Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Far Cry 4. Słuchajcie, jestem, tak jak ostatnio powiedziałem, troszeczkę tutaj bliżej Jodziego i Redziego przed tą misją. Zaoszczędziłem właśnie wam tutaj patrzenia, jak tą drogę przebywam, więc jesteśmy na miejscu, zaraz zobaczymy sobie tą misję kolejną. Znaczy nie wiem, czy to jest akurat główny wątek, ale być może odblokuje nam właśnie główne misje. And it's Yogi, you cunt. I still want to shoot you both. Listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. Don't fucking think we're trapped in this bloody country like you, or I'd be nicked our passports and they're getting us to fuck over folks like you. And we can't go back to India after that incident with the cow. Cows, right, cows. So many cows. Yeah, there's 10 million hits on YouTube so far. Really? Yeah, it was... Okay, look, We thought no one wanted to parlay. We didn't think she was gonna throw you in the arena naked. Yes, we did. That's why you bet against him. I only technically bet against him. I was trying to cover the spread, my old China. He means mate. I, however, had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Which I'm more than willing to split with you, 60-40. 40-60. 37. Right, just take the whole lot. You deserve it. Fighting with your tackle flip-flopping about. Yeah. Oh, we're very impressed. With his tackle? With his fighting, you tit. He was very gladiator. I would say more 300. I want you two gone. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever... We'll shoot Donald together. It's Yogi. Smoke? Leave. Right. Just give us a second to pack. Yeah, we're nesters. It's a bit of a mess. But first... So what used to be here? One of those thinkers? Yes, clever clogs. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah, drugs, intrigue, danger, it's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kairat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru who his supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. It's like the ghost of ancient Kairat. Ancient Kairat? Yeah, it's more like the ghost that never was. So it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kairat. Guys, the short version, right? Right, back on track. So the guru told us that he had journeyed to a story place, and when he was there, he nipped a few butts. This was all made possible through a mystical thanker that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kairat by persons unknown. Yeah, right. But not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from here. Right, a cave with a scary door. Right. Really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map? I think we used it as a rolling paper, but no worries. The cave is easy to find. You just head west from here. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. Oh, and bring us back a few buds, yeah? No dobrze, 1134 metry do celu, gdzieś prosto, na wprost nas, znajdź tchankę. Czekajcie, tu była lotnia. Mam nadzieję, że tym razem polecimy na niej, a nie tak jak ostatnio. Czemu mi to nie wyszło? Nie mam pojęcia. Okej, no dobrze. Jest spoko. Tak więc na lotni sobie jednak polecimy. W tamtym kierunku gdzieś. No zobaczymy. Porozglądamy się, popatrzymy na te widoki. Piękne widoki.
Mam nadzieję, że nie zahaczymy tu o skałę. Nie, jakoś miniemy to. Mogę nawet troszeczkę zboczyć z kursu, żeby tą skałę właśnie minąć, ale chyba to nie jest konieczne. Powinniśmy normalnie przelecieć. Okej, wieża, ale ta wieża jest już nasza, pod naszą kontrolą, więc nie trzeba jej tu zdobywać. Punkt jest gdzieś tam. Oczywiście szukamy tych drzwi, tych jakichś dziwnych drzwi, jakichś strasznych drzwi, tak jak tutaj mówił Yogi i Reggie. Okej, no dobra, będę musiał chyba troszeczkę obniżyć pułap. Bo widzę, że już się zbliżamy pomału do celu. Okej, tak chyba powinno być dobrze. Może jeszcze troszeczkę. Ostro pikuje w dół. Za chwilkę zeskoczymy właśnie. Obym tylko tutaj nigdzie nie wypadł. No i super. Poszło. Lotnia sobie gdzieś tam poleciała do przodu. A my jesteśmy na miejscu. O! Ależ piękny cel, naprawdę. Już mnie zobaczyli. Dobra, to było słabe, naprawdę słabe. Są tu łowcy, więc trzeba będzie uważać. Bo zaraz pewnie i zwierzęta się pojawią jakieś. Dawaj, dawaj, ładuj. Co wy tu macie? Co ciekawego? Dawno z łuku nie strzelałem. Tylko, że nie mam teraz w ekwipunku tego łuku. Niestety. Cztery miejsca to i tak jest za mało, powiem wam szczerze. Mądrość Kalinaga. Tak? Kalinaga. Przeładuj. O, jest chyba młynek. Super. No dawaj, zakręć młynkiem. Okej, 5 na 40. Troszeczkę skrzyń. Tutaj też się coś świeciło. Dobra. Cel jest przed nami, to są chyba te drzwi. Spróbujemy, wiecie co, chyba. Z kopyta jakbyśmy walnęli, nie wiem. Albo na dół po prostu muszę. Zaraz, 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 zaraz. Nad drzwiami nic nie ma. Chyba zejdziemy na dół. To będzie chyba najrozsądniejsze. Okej, no dobra, jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy. Cel jest gdzieś tam. Boję się, czy w tej wodzie czasem czegoś nie ma. Dobrze zrobiłem w ogóle, wiecie co? Teraz się tak zastanawiam. Czy to był dobry pomysł, że my tutaj zeszliśmy, ale... Muszę sprawdzić, czy pod wodą nie ma jakiegoś przejścia. A raczej chyba nie. No to chyba nie wejdę. No to chyba nie był dobry pomysł. Aha, tutaj są, słuchajcie, zaraz wejdziemy z powrotem. I tyle. Okej. Nie rozejrzałem się, bo tutaj właśnie chyba były te... Czekajcie, tutaj. Były te miejsca do zaczepienia linki. No i dobra, jestem tu. No w sumie i dobrze, bo... Powinniśmy się dostać teraz na drugą stronę. Czekajcie, troszeczkę, troszeczkę wyżej. O, o, o! No, mało brakowało, bym znowu spadł na dół. To jest gdzieś tam. Coś tu słyszę, jakieś zwierzęta. Troszeczkę przypomina mi to miodożera. Nie wiem, czy mam rację, czy nie.
Nie, małpa. To jest małpa. Jestem. Jestem chyba na miejscu, słuchajcie. Zobaczmy, co ciekawego tu znajdziemy. Zaraz się porozglądam. Strzały. Kołczan? Dobrze mówię? Kołczan? To się tak nazywa chyba. Albo jakoś... przekręciłem imię. Imię. Nazwę. Nie wiem, czy w tym obrębie coś jeszcze jest. To mam wziąć, tak? Okej, no to weźmy to. No i chyba będzie po misji. Tak mi się zdaje, że wykonaliśmy to zadanie. Nie wiem, czy będzie trzeba jeszcze wrócić do Yogiego i Reggiego. Ale chyba... O! No, się nie spodziewałem, że tu wyjdziemy. To jest chyba ten guru, tak? Tak mi się zdaje. Tak jakby jego wspomnienia. Albo i nasze. W tej chwili nasze, tylko słyszałem jego głos. Czy ten skok naprawdę jest konieczny? Wystarczyło skoczyć. No dobra, skoczmy, zobaczmy. Chyba tak miało być. आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। Okej, nie wiem, na co czekałem, słuchajcie, myślałem, że że to się samo potoczy, a tutaj musiałem wypłynąć, mogłem od razu zacząć płynąć. No, żeby mi się tylko tutaj nie utopił jeszcze przez przypadek. Dawaj, dawaj, szybciutko, szybciutko. Tu już jest chyba powierzchnia. Shangri-La. Tak mera rasta lamba aur kathin raha. Maine bahut kuch dekha, kiya, lekin main chahta hoon ki aisa kisi aur ke sath kabhi na ho. लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है no fajnie to wygląda wygląda właśnie jak ta ścieżka tego guru którą przebył i teraz my ją przebywamy przecież nawet nie mam się czym bronić za bardzo a czekajcie on jest chyba ranny Tak, on jest ranny. Biedny tygrysek, ale piękne zwierzę, zobaczcie jak wygląda. Niestety, ale jego żywot dobiegł końca. My mamy przynajmniej nóż. Tak, więc co? Idziemy dalej, nie? Idziemy dalej. W dżungli była wielka walka. Szer apne ghar ki raksha kar raha tha. Lekin kisse? O, coś słyszę. Jakieś duchy. Boję się, że za chwilkę tutaj wyskoczą. Z tarty ki nahi, saaf man ki nahi.
कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी। O kurczę, jest demon. Super, tygrysek nas chyba słucha, co? Albo nam pomaga. Okej, mam sojusznika. Słuchajcie, Shangri-La Tygrys. Wyceluj we wroga i naciśnij R1, aby stał się celem. Tygrys zaatakuje wybrany cel. Tygrys potrafi wyczuć wrogów i stać się dla nich niewidzialny. Super. मेरे जैसा किरती खोजकर्ता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है। फिर भी यहाँ वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। अभी dajesz. Okej, jednego mam z głowy. Tam jest jeszcze jeden. No pewnie będzie ich więcej. Dobre stworzenie, bardzo dobre. Nie bardzo chyba stąd chcę zaatakować, wiecie co? No, dawaj, dawaj, czekajcie, być może tędy, co? Przejdziemy tam. Idzie za mną, czy nie? Jest, dobra. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Okej, drugi załatwiony. Może tych na wodzie miniemy po prostu, wiecie, nie będziemy ich zaczepiać. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। Okej, mamy zakręcić młynkami mani. Załatw wszystkich po kolei. Ja spróbuję, wiecie co, tym się zająć. Okej, mam cię. Kolejny poszedł. Jest was tu kilku. Dobra. Na szczęście jakoś bardzo się tutaj nie opierają, wiecie. Żebym tylko tego tygryska tu nie stracił. Nie chcę tego. No dawaj, tutaj z tej strony. No dobra, idziemy dalej, co? Nie wiem, czy dobrze w ogóle. Chyba tak, tutaj cały czas do góry. Dobrze, że ten tygrys jest po naszej stronie, naprawdę jest pomocny. Tam jest drugi młynek. Tygrys już się czai. Okej, no to jedziemy z nimi.
Ja się zajmę, wiecie co, tutaj. Próbujemy jak najwięcej wybić. Okej, okay, kolejny poszedł. Dawaj, dawaj, odwróć się. Wystarczy tylko w dobrym kierunku wycelować i sami się nabijają. Okej, okay, załatwisz go? Chyba tak. W takim razie ja tego tutaj zdejmę. Wszyscy? Jeszcze nie. Mamy drugi młynek, zakręćmy w takim razie. Dotrzyj do dzwonu oświecenia. Chciałbym mieć takiego sojusznika, wiecie co tam w tym prawdziwym świecie, znaczy prawdziwym, no, w Kiracie. Okej, okay, jesteśmy chyba już blisko. Chyba został nam tylko ten dzwon. Shangri-La podpalacz. Użyj R1, aby namierzyć podpalacza. Tygrys odciągnie uwagę podpalacza. Zlikwiduj podpalacza od tyłu, kiedy jest rozproszony. Okej, okay, dobra, postaram się tak wykonać ten ruch. Nie jego. Tego. Okej, okay, słuchajcie, tygrys tutaj już atakuje. No już go załatwił sam. Myślałem, że będę musiał w taki sposób go wykończyć, ale on jakoś sobie poradził. Dobra. Tam zdrówko, mój mały. Chyba w porządku, co? No tak, czekajcie. Wow, 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 wow. Co się dzieje? Ale żeśmy... Szlak. Nie wiem, czy to wytrzymam. Okej. Okay. Pełne życie, ale mnie skroił, naprawdę, z tego życia. Co jest? No, przecież wciskam. Nie mów, że tygrys. O kurczę, tygrys chyba... Został zlikwidowany, cholera, niedobrze. I teraz będę musiał jakoś go zajść od tyłu. Czy mi się to uda, nie wiem. Okej, na razie mnie nie widzi. Czekajcie, słyszałem tygrysa. Jest tygrysek. Okej. Chyba po sprawie. Spróbujemy wejść tutaj. तुम अपने माता-पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी मैं उनसे बहुत डर जाता था इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था Super. Chyba takie cztery misje widziałem właśnie z tą z tym miejscem są związane. Ale nie jest to, nie liczy się do głównej fabuły. Mam nadzieję tylko, że odblokuje nam nowe właśnie główne zadania. A jeśli nie, no to oczywiście będziemy musieli trochę tego terenu chyba odsłonić.
He's back in the world of the living. How'd I get here? I'm okay. He walked in holding a finger. Right, and then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kit. Yeah. You want to try you're speaking a weird language. What happened? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? Oh, this? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Did ask for the short version. Right, now we asked you to grab some of that wacky back here, eh? Did you find any? I was a little busy. Right, but that's good. Yeah, no worries. Yeah, next time. But you do come across that Fanka, keep us in mind. Right, well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit, all right? All right. Toodles. Toodles. Przybycie obrońcy. Tak jak mówiłem, jest chyba jeszcze kilka misji. Zobaczcie, mamy dopiero pierwszy fragment tej tanki, więc trzeba będzie jeszcze zdobyć kolejne. Nie wiem, czy to będę tutaj pokazywał. Dosyć fajne, dosyć ciekawe te misje są. I tak, coś się tu pojawiło nowego na mapie. Widzę W, widzę Y. No Y to jest oczywiście Yogi i Reggie. Bardzo bliziutko są nas. Natomiast W, pierwszy raz widzę tą literkę. Gdzie to było? Zaraz, skieruję się w tamtą stronę. Celownik gdzieś tak. Ślepy jestem? Nie widzę. A, jest tutaj. Willis. Rozpocznij misję w kampanii dla Willisa. Nagroda dużo punktów doświadczenia. Okej, no dobrze. Mamy tutaj Yogiego i mamy Willisa. Zobaczymy. Pewnie ta jest związana tutaj znowu z tą tchanką. Natomiast W, nie wiem już. Tego akurat nie wiem. Ale spokojnie. Na pewno się zajmiemy tymi misjami. Szlaku chyba nie widzę w tej chwili, złotego szlaku. No, dobrze by było tą dzwonnicę tu zdobyć, tylko że jest już problem, bo te miejsca są już bardzo ciężkie. Snajperzy bardzo ładnie tam działają, ale zobaczymy. Okej, dobrze, jeśli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!